Po 3 miesiącach do kliniki wraca pani Urszula z córką Kasią. Ciekawe, czy panie są zadowolone z przeprowadzonych zabiegów. Pan doktor szczeka na panie, także zapraszamy. Dobrze, dziękujemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Dzień dobry. Jakiś czas nie widzieliśmy się. No tak, przyszłyśmy właśnie pochwalić się efektami tutaj pracy pana doktora i całego zespołu. No właśnie, dobrze dobrałem pacjentkę do lekarki, lekarkę do pacjentki. Jestem zachwycona panią doktor Agnieszką. Przecudowny człowiek, świetna specjalistka. Myślę, że wspaniała byłaby koleżanka, znajoma, no... Jestem pełna podziwu. Cieszy mnie to bardzo. Mama z córką, a może córka ze starszą siostrą. No teraz tak wygląda to teraz. Gdzie jest największa różnica? No, panie doktorze, najbardziej jestem zadowolona z tego, że nie mam takich woreczków pod oczami. Ja widzę też jeszcze fajną poprawę tutaj w obrębie owalu twarzy. Znacznie lepiej się czuję teraz ze sobą, ze swoim wyglądem, ze swoją odświeżoną buzią. Myślę, że tak około 10 lat to udało się ująć. A co u pani? Bo u pani też robiliśmy w międzyczasie zabiegi. Co prawda pani szczupła i tak naprawdę zastanawialiśmy się, czy jest tam naprawdę potrzeba taka. Ale podjęliśmy się jeszcze wyciśnięcia tej ostatniej kropli tłuszczu z pani brzucha. No i jak to w tej chwili wygląda? Panie doktorze, jestem bardzo zadowolona. Efekty po tej mojej serii zabiegów są naprawdę spektakularne. Niesamowite, że przy takich tylko powierzchniowych zabiegach można osiągnąć takie efekty. To, co teraz widzę po serii tych zabiegów, to mogę naprawdę bez problemu założyć każde spodnie i w każdych jest dobrze. No to cieszy mnie to, że panie same mówicie o tych efektach, że to, co ja widzę, to też widzicie same. I mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia wspólna rozmowa. Zapraszam do kliniki, zapraszam na zabiegi. Myślę, że warto było. My też myślimy tak i na pewno będziemy chciały podtrzymywać te efekty, żeby jak najdłużej być piękną. Mama z córką? Fajnie, często nam się to zdarza. Oprócz tego, że wyglądamy lepiej, to jeszcze ta relacja jeszcze się dużo bardziej zacieśniła między nami. To jesteśmy nie tylko córką i matką, ale koleżankami czy przyjaciółkami.